Na bezpieczeństwo ludzi składa się wiele czynników i ogromna praca służb, dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego chce wspierać policję, aby mogła zapewnić społeczeństwu jeszcze większą ochronę. W tym roku pieniądze z dotacji zostały przeznaczone na dosprzętowienie laboratorium kryminalnego, które stało się najlepszym laboratorium w kraju pod względem wyposażenia, dzięki czemu udało się rozwikłać wiele trudnych spraw. Podmiotów, które są odpowiedzialne za nasze codzienne bezpieczeństwo, jest policja i w związku z tym tradycyjnie już z tą policją właśnie współpracujemy, wspierając ją w tych działaniach, które my nazywamy działaniami miękkimi. Za usprzętowienie policji, za infrastrukturę policji w dużej mierze, czy w całej rozciągłości odpowiada państwo polskie. My natomiast staramy się wspierać tą policję w działaniach o charakterze miękkim. Środki przekazane przez urząd dotyczą kontynuacji projektów takich jak bezpieczna szkoła, bezpieczne wakacje czy bezpieczny senior. Oprócz tego w wzmożonym okresie wakacji, kiedy przyjeżdżają turyści, policja zadba o to, by korzystano tylko z oznaczonych bezpiecznych kąpielisk. Dalej będziemy kontynuować m.in. te wszelkie elementy dotyczące bezpiecznego dojazdu, m.in. również na tych mapkach, które mamy dalej propagować, to również będą te kąpieliska i miejsca, gdzie osoba może bezpiecznie kąpać się i bezpiecznie spędzać swój wolny czas. Program dotyczący te przyjaciele Gryfusia, to on ma de facto kształtować takie pozytywne postawy wśród tych dzieci w klasach 1-3. Służbom zależy na tym, aby zmieniać wizerunek policji, żeby społeczeństwo nie bało się zwrócić o pomoc i współpracowało z policją, przekazując informacje o przestępstwach. Amerykanie współpracują z policją, alarmują w każdej sprawie. Polscy policjanci, wzorując się na kolegach z zagranicy, chcą, aby Polacy włączyli się w akcję. Ja mówię, że to jest najistotniejsze w tych działaniach profilaktycznych, bo nieraz mówimy, ile wydajemy, a co z tego zyskujemy. To trzeba by było powiedzieć, a ile osób na przykład dzięki tej akcji uratowano, że nie stała się osobą pokrzywdzoną, gdzie uratowano życie ludzkie, więc trzeba popatrzeć, jakie to są koszty z punktu widzenia też Skarbu Państwa, społeczeństwo, jakie musi ponosić, żeby jeżeli jest ktoś ofiarą jakiegoś zdarzenia, czy też przestępczego, czy też właśnie czysto zdarzenia w ruchu drogowym. Niemcy chcą uczyć się od polskiej policji zwalczania przestępczości, jednak szczecińscy policjanci mierzą wysoko i starają się dorównać Amerykanom, wprowadzając różne akcje zrzeszające społeczność. Nadal jednak głównym celem policji jest ratowanie ludzkiego życia.